W ostatnim czasie oszuści działają na wiele różnych sposobów. Jednym z właśnie z takich sposobów jest tak zwane oszustwo nigeryjskie. Zazwyczaj przestępcy kontaktują się, typują swoje osoby w sieci. Są to najczęściej komunikatory, a także portale, gdzie można zawrzeć nowe znajomości. Tam oszuści typują określone osoby, próbują zawrzeć z nimi znajomość. Najczęściej również właśnie przechodzą później na rozmowy takie wewnętrzne, na swoje własne komunikatory. Tam w toku tych rozmów są one dosyć długo prowadzone, może to być nawet kilka miesięcy. Próbują dotrzeć do informacji, czy osoba ta posiada pieniądze, jakimi środkami może dysponować. Często zdarzają się sytuacje, że osoby właśnie podają się za uchodźców, podają się za amerykańskich żołnierzy, jak mieliśmy też przykłady, podają się za lekarzy, którzy znajdują się na misjach w obcym kraju. Informują właśnie te oszukane osoby o przesyłce, że wysyłają przesyłkę, tylko istnieje potrzeba zapłaty przykładowo cła. I na przykład takie cło może wynieść około 5 tysięcy złotych. Osoba taka płaci za tą paczkę, za pobraniem, tak zwanym pobraniem. No i niestety najczęściej później dochodzi do sytuacji, że ten kontakt zostaje urwany. Apelujemy, aby zwracać uwagę, z kim nawiązujemy kontakty, być bardzo ostrożnym, być bardzo rozważnym, nie przekazywać nikomu swoich danych wrażliwych, swoich loginów, swoich haseł, numeru PESEL. Są to bardzo ważne rzeczy, które w znacznym stopniu wpływają na nasze bezpieczeństwo.